Dołki Harry. Kto pod kim dołki kopie? O nie! Lepiej się stąd zmywać. Jak Harry mnie znów zobaczy, będzie miał ochotę mi dołożyć. No. No, tym razem się udało. Mam tego dosyć. Dlaczego wciąż muszę uciekać przed tym kocurem? To śmiechu warte. Już nigdy więcej. Czas, by wziąć byka za rogi i spuścić mu solidne ranie. I co ty na to, Harry? Hej, złaź ze mnie! Uwielbiam rodeo! Och, daj spokój, Harry! Nie zostawiaj mnie! Jesteś żałosny. Gdzie twoja psia duma? Ktoś ty? Jestem Albert. To nie był taki sobie zwyczajny kot, Albercie. To był Harry! Więc to był Harry? Słyszałem o nim. Podobno lubi bić psy, czy tak? Najwyższa pora, by ktoś dał mu nauczkę. Potrzebny ci plan działania i dlatego tu jestem. Ja mam rozum, ty masz mięśnie, więc możemy się go pozbyć raz na zawsze. No nie wiem, nie pójdzie z nim tak łatwo. Jesteśmy psami i kot nie będzie nami poniewierał. Weź się w garść, damy radę Haremu. Tak myślisz? Jaki masz plan? Przyjdź tu jutro, to ci powiem. Ale fajnie, wreszcie przytrzemy mu nosa. Gdzie on jest? Witaj, Albercie. Nareszcie, mamy mnóstwo roboty. Przenieś to pudło pod drzewo. Jak on je tutaj przytaszczył? A teraz je rozładuj. Do czego ci ta kupa rupieci? Ta kupa rupieci to broń na Harego. Zaraz się przekonasz. Teraz musisz zrobić wszystko, by Harry znalazł się między drzewami. Sam musisz zdążyć przeskoczyć. Gdy Harry nadepnie na linę, rękawice uderzą go z obu stron jednocześnie. Już widzę, jaki będzie zdziwiony. Hej, Harry, kiciulku! To głos Snake'a. O, krem bananowy. On chyba nigdy się nie nauczy. Udało się. Nareszcie dostaniesz za swoje Harry. Ha!
nie wiem jak ty, Spike, ale ja bawiłem się świetnie. Co? Hej, wracaj tu zaraz! Czemu to nie działa? Działa i to znakomicie! Spokojnie, wpadłem na inny pomysł, z pewnością lepszy niż poprzedni. Mam nadzieję! Świetnie, teraz przerzut przez gałąź! Ale ja mam lęk wysokości! A nie bój się, przerzuć linę! Dobra robota! Tym razem złapiemy Harego. Musisz go tylko tu sprowadzić. Gwarantuję ci, że się uda. Gdy będzie już w środku, pociągniesz za ten koniec i będzie po wszystkim. Damy wycisk temu zarozumialcowi. Do tego eksperymentu potrzebny jest kot o wyjątkowych zaletach. Dokonałeś więc trafnego wyboru. Cudnie. Pora zacząć eksperyment. Pora zacząć eksperyment. Powiedziałem, pora zacząć eksperyment. Oj, przepraszam na chwilkę. O co im tak naprawdę chodzi? Co się stało? Nie mogę tego uruchomić. Nie mam zamiaru dłużej czekać. Idź za nim. Musisz go zatrzymać. Ja spróbuję pociągnąć za linę. Ej, zaczekaj, Harry! Wracaj! Dobra, Spike! Już działa! No jesteś za ciężki! Nie mogę cię utrzymać! Tę klatkę umieścimy na dachu sklepu z rybami. Ty ściągniesz tutaj Harego, a ja ją na niego zrzucę. Po czym załadujemy klatkę na wóz dostawczy i będzie po kłopocie raz na zawsze. Lepiej, żeby się udało. Zaczynam mieć bardziej dosyć ciebie niż Harego. O nic się nie martw, ten plan nie zawiedzie. Nie zawiedzie? Tak? Wkrótce się przekonamy. O, hej, idzie Harry! Jesteś gotowy? Nadchodzi! Wszystko gotowe! Cześć, Harry! Niech się zdecydują. Nie masz już dość, Spike? Nie chcę się z tobą bić. Chciałbym cię o coś zapytać. Dobra, tylko szybko. Mam coś do załatwienia w sklepie z rybami. O, to nie potrwa długo. Mamy cię, Harry. Chciałeś spytać, czy podoba mi się twój kapelusz? Nie podoba mi się. To wszystko przez tego głupiego kundla! Mamy go? Gdzie on jest? Tak mi się odwdzięczyć za moją pomoc! Jej, to wygląda jak nowy kapelusz Spike'a. Trojański Cadillac. Ma
Mówi do was wielki Nevada! Oto moje królestwo! Zapraszam! Tyle w nim pięknych pojazdów do wyboru, do koloru! Wcale nie najgorzej wyglądają te pojazdy! Mungo głodny! Chodźcie, kochani! Poznacie mojego zwierzaka! Oferujemy pojazdy po niskiej cenie! Proponujemy wam nawet bezpłatne żarcie! I co wy na to? To nie dowcip, to prawda! Już od dawna nie widziałem takich smacznych i prawdziwych kąsków! Więc na co czekamy? Serdecznie zapraszam! Poznajcie mojego kangura! Zapewniam, że wszyscy nasi klienci będą zadowoleni! Stop! Musimy powtórzyć, Nevada! Wita was wielki Nevada w towarzystwie kangura! Oferujemy pojazdy po bardzo przystępnej cenie! Będziecie zachwyceni! Uszczęśliwimy wszystkich naszych drogich klientów! Co się dzieje? Łapać tych oprychów! Hej, masz! Weź ciasteczko! Ten kangur nie ma poczucia humoru! Powiedziałem mu, że jesteśmy głodni, a ten boksuje! Zdaje się, że nas tutaj nie lubią. Bardzo wdzięczny byłbym mu, gdybym z głowy wypadł mu. Ta mapa może się nam przydać. Musimy iść kanałami. Mungo głodny. Możemy dojść do samochodu niezauważeni. Według moich wstępnych obliczeń powinniśmy się teraz znajdować pod tym dużym stołem. Czuję, że ta banda kręci się gdzieś w pobliżu. Chodź tu, Nevada! Musimy skończyć tę reklamówkę, zanim się roztopią kulki serowe! Cześć! To ja, wielki Nevada i mój przyjaciel Alligator! Zapewniam, że wszyscy nasi klienci są zawsze mile widziani. Co? Jak mawiał pewien mędrzec, czas to pieniądz! Stop! Chyba nie wyszło jak trzeba! Alligator! Hej ho! Hej ho! Hej ho! To była dziecinna igraszka. Tak! Kto by się przestraszył jakiegoś tam aligatora? Aligator! O-o! Wynoś się! Słyszałeś? Tego nie było w planie! W scenariuszu nie ma mowy o aligatorze! Możesz się pożegnać z kulkami zerowymi raz na zawsze. Wiecie, nagle straciłem apetyt. Co powiecie na odwrót? Ja! Żadnego z ciebie pożytku! Serdecznie zapraszam, poznajcie mojego słonika! Hej, lecimy w górę! Mungo głodny! A teraz nadeszła pora, abyście poznali mojego goryla. Dla naszych gości jest bardzo miły. O nie! Nie! Whoa!
Bingo! Wyłącz to wreszcie, nie mogę myśleć! Ale właśnie nadają ciekawy film o koniu trojańskim i pokazują, jak można się w nim schować. Co nas może obchodzić jakiś głupi koń trojański? W takim koniu można by się dostać do miasta. To świetny pomysł. Ale nie mamy konia, szefie. I co z tego, że nie mamy konia? Mamy Cadillaca. Mungo, ściągniesz Leroya. Ale Leroy nie jest koniem. Tak. Może być jednak dobrą przynętą. Mungo głodny. Założę się, że Wielki Nevada niczego się nie domyśli. Leroy odwróci jego uwagę, a my zgarniemy żarcie. Czemu zawdzięczam tę miłą przejażdżkę? Chcieliśmy ci się w ten sposób odwdzięczyć za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Że jesteś z nami na dobre i złe. Czy to ma znaczyć, że zostałem porwany? Właśnie! Operacja Trojański Cadillac! Cała para naprzód! Otóż to! Pamiętajcie, że nasze samochody są najlepsze! Spójrzcie tylko na ten nowy model. To ostatni krzyk mody. W nim możecie się wybrać całą rodziną na niedzielną wycieczkę. Dość tego dobrego, Leroy. Bierz się do roboty. A ja tak lubię przejażdżki. Nie możecie mi tego zrobić. Wynocha. Hej! Hop! To niesprawiedliwe. O, cóż taki kundelek przystojniaczek może robić w takim miejscu? Wyrzucili mnie na bruk. Hej! Mogę wam dobrze zapłacić za tę reklamę! Co? Zaraz! Hej! To wy? I co, Hektorze, goni nas? Nie mam pojęcia i wolę się nie oglądać. Mam dość wrażeń na dzisiaj. Za nimi! Łapać ich! Łapać! Hej! Zostawcie moje samochody! Hej! Nie słyszycie, co do was mówię? Tego też nie ma w scenariuszu. Wystarczy! Wyszedł z tego świetny materiał! Karta odwróciła się i wreszcie najemy się! Mam was! O! O! O nie! Na pomoc! Na pomoc! Wybierzemy się gdzieś, kochasiu. Nic nie mów, słowa są zbędne. Nie! Zostaw mnie w spokoju! Nie tylko przystojny, ale i z poczuciem humoru. Co teraz robić? Chyba czas gonić. Tak, ale trzeba zostawić po sobie porządek. Moje pisma! Zejdź ze mnie, Leny! Zostawcie nas samych. Mungo głodny! Dzięki, Mungo! Nie zapomnijcie zostawić mi kości! Zasłużyłeś na nie, Leroy! Nie, to niemożliwe! O, możliwe. Mój tata był co prawda buldogiem, ale w żyłach mamusi płynie szlachetna krew. Chodź do mnie, kochasiu. Nie! No nie bój się. Chciałbym wam przedstawić moją Spajcie. Prawda, że ta mała jest milutka? Jak wszystkie maluchy, Spajcia uwielbia jeść. Muszę jednak nauczyć ją jednej rzeczy. By nigdy nie brała jedzenia od obcych. Pamiętajcie o tym. Trzeba uchronić malucha przed niebezpieczeństwem.
Wersja polska, Studio Opracowań Filmów w Warszawie. Udział wzięli Mieczysław Morański, Jarosław Domin, Jerzy Kramaczyk, Piotr Dobrowolski, Jerzy Dominik, Jerzy Słonka, Ryszard Olesiński, Józef Mika i inni. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, tekst Dariusz Dunowski, operator dźwięku Jerzy Januszewski, montaż Halina Ryszowiecka, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak, przekład piosenki Filip Łobodziński, opracowanie muzyczne Marek Klimczuk. Dystrybucja w Polsce Eurocom. Nie może być inaczej, figiel, kawał, numer, szpas, to żywioł dla każdego z nas. Zjawisz się dziś ty sam!